Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Ziemia nie ma pierścieni? Gazowe olbrzymy, czyli Jowisz, Saturn, Uran i Neptun je posiadają, ale skalne planety, Merkury, Wenus, Ziemia i Mars już nie. Powstały dwie teorie próbujące to wytłumaczyć. Pierwsza mówi, że pierścienie mogły się utworzyć z pozostałości pochodzących z czasów utworzenia poszczególnych planet. Druga, mogą one być pozostałościami księżyców, które albo uległy zniszczeniu w wyniku kolizji, albo zostały rozszarpane przez przyciąganie grawitacyjne swoich rodzimych planet. Naukowcy wciąż nie wiedzą, dlaczego gazowe olbrzymy mają pierścienie, ale twierdzą, że utworzyły się w zewnętrznym Układzie Słonecznym. Skalne planety powstały w wewnętrznej części Układu, w związku z czym są chronione przed potencjalnymi zderzeniami oraz kolizjami, które mogą przyczynić się do powstania otaczających je pierścieni. Inną przyczyną może być również fakt, że większe planety mają większą masę, co pozwala im utrzymać stabilność swych pierścieni. Niektórzy naukowcy uważają, że dawno temu nasza planeta miała pierścienie. We wczesnych latach swego istnienia zderzyła się z obiektem rozmiarów Marsa, co prawdopodobnie przyczyniło się do utworzenia gęstego pierścienia gruzu. Ale niedługo potem ten system pierścieni się złączył, najprawdopodobniej tworząc Księżyc. Ponad 10 lat temu astronomowie odkryli, że w odległości 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi znajduje się gigantyczny obłok pary wodnej. Jest on najstarszym znanym źródłem wody. Uformował się w czasie, gdy Wszechświat miał nieco ponad 1,5 miliarda lat. Dziś ma niemal 14 miliardów lat. Ten nietuzinkowy obłok jest zarazem największym źródłem wody. Ma w sobie 140 bilionów razy więcej życiodajnego płynu niż wszystkie zbiorniki wodne na Ziemi razem wzięte. Sporo! Ciekawe jest to, że ten obłok pary wodnej karmi czarną dziurę. Może zawierać wystarczającą ilość gazów, takich jak na przykład tlenek węgla, aby zapewnić jej nawet sześciokrotne zwiększenie swych rozmiarów. Wszyscy wiemy, że Ziemia ma jeden księżyc, ale nasza planeta leci również w towarzystwie dwóch innych asteroid. 3753 Kruinie oraz 2002 AA29. Pierwsza w zasadzie nie obiega Ziemi, ale porusza się po orbicie, która zdaje się być zsynchronizowana z tą naszej planety. Dlatego wygląda, jakby podążała za Ziemią po stabilnej orbicie. W rzeczywistości jednak podąża za swoją własną unikatową ścieżką wokół Słońca. Ta druga asteroida przemieszcza się po orbicie w kształcie podkowy wokół Ziemi. Ten wyjątkowy kształt orbity sprawia, że co 95 lat asteroida coraz bardziej zbliża się do naszej planety. Pewnie pomyślicie, że Neptun jest niewyobrażalnie zimną i ciemną planetą. W końcu, jakby nie było, ten lodowy olbrzym jest oddalony od Słońca o 4,5 miliarda kilometrów. Nie dociera tam zbyt dużo światła słonecznego, co sprawia, że południe na Neptunie przypomina zmierzch na Ziemi. Ale ten lodowy olbrzym zdaje się tworzyć swoje własne ciepło, a konkretnie 2,6 razy więcej niż ciepło, które otrzymuje od Słońca. Niewykluczone, że ma to związek z ciśnieniem występującym w okolicach jądra planety. Gromadzi ono i wyzwala wodór, który utrzymuje jądro Neptuna w temperaturze 5150 stopni Celsjusza. Ale jego atmosfera jest dość zimna. Jej temperatura waha się od minus 150 stopni Celsjusza do minus 200. Jaki kształt przychodzi Wam do głowy, gdy słyszycie słowo sztorm? Prawdopodobnie owale huraganów oraz stożkowate tornada, do których jesteśmy przyzwyczajeni na Ziemi. Od ostatnich 40 lat na biegunie północnym Saturna szaleją sztormy mające kształty sześciokąta. Niewykluczone, że ma to związek z gwałtownymi gazami planety, a nawet wyrzutami strefowymi, które biegną na wiele kilometrów do obszarów z ekstremalnie wysokim ciśnieniem. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego planety nie mrugają tak jak gwiazdy? Chodzi o to, że gdybyśmy byli w kosmosie, takiego mrugania w ogóle byśmy nie zobaczyli. Przyczyną, dla której to widzimy, jest atmosfera Ziemi. Dochodzące do atmosfery Ziemi światło małej kropeczki ulega załamaniu, w wyniku czego biegnie dalej zygzakiem. To właśnie postrzegamy jako mruganie. Planety są znacznie większe niż kropeczki na niebie. I owszem, ich światło również przemieszcza się zygzakiem w naszej atmosferze. Ale te ruchy wzajemnie się znoszą i dlatego zamiast mrugania planet widzimy stały błysk. W niektórych zakątkach Ziemi można spodziewać się dużej amplitudy temperatury. W Montanie na przykład temperatura z minus 48 stopni Celsjusza może wzrosnąć do 7 stopni Celsjusza. Brzmi jak spora różnica, ale i tak nie może się równać z tym, co dzieje się na Merkury. Tam dzienna amplituda może sięgnąć nawet 540 stopni. Nocą wynosi ona zwykle minus 170 stopni Celsjusza, ale w dzień sięga 430.
To jak przygotować sporą walizkę na jednodniową wycieczkę na Merkurego? Dlaczego atmosfera Ziemi nie znika w próżni kosmosu? Choć ich nie widzimy, cząsteczki gazów oraz pary wodnej budujące naszą atmosferę posiadają masę. To powoduje, że wszystkie one reagują na przyciąganie grawitacyjne Ziemi tak samo jak my. Owszem, mogłyby opuścić atmosferę Ziemi, ale tylko wtedy, gdyby miały ku temu wystarczającą energię. Na przykład, gdyby nasza planeta była bliżej Słońca, atmosfera byłaby gorętsza, a jej molekuły mogłyby łatwiej ją opuścić. Na szczęście Ziemia znajduje się w idealnej odległości od Słońca i posiada wystarczającą masę, żeby utrzymać atmosferę tam, gdzie jest. Gdy myślimy o wulkanach, od razu wyobrażamy sobie uchodzącą z nich gorącą lawę. Tak przynajmniej to wygląda na Ziemi. Kosmiczne wulkany mogą wyrzucać z siebie metan, wodę, a nawet amoniak. Do tego dodajmy również inne materiały piroklastyczne, które uległy zamarznięciu. Wszystkie one zmieniają się w zamarzniętą parę wodną i uchodzą z wulkanów w postaci wulkanicznego śniegu. Coś takiego występuje zwykle na księżycach Jowisza, Europie i Io, na Plutonie oraz Tytanie, księżycu Saturna. To tak zwane kriowulkany. Na Io są wyjątkowo aktywne. Na jej powierzchni zobaczylibyśmy setki kominów wyrzucających słupy zamarzniętej pary wodnej, które wylatują na dystans nawet 400 km. Pojazdy NASA zdołały nawet uchwycić jedną z takich erupcji w czasie rzeczywistym. Bum! Planety, księżyce, asteroidy, komety czy gwiazdy. Wszystkie one zderzają się ze sobą. Galaktyki również. Nasza Droga Mleczna znajduje się w odległości 2,5 miliona lat świetlnych od Andromedy, naszej najbliższej galaktycznej sąsiadki. Astronomowie uważają, że w odległej przyszłości dojdzie do zderzenia obu galaktyk. Zarówno Droga Mleczna, jak i Andromeda przybliżają się do siebie z ogromną prędkością 402 tysięcy km na godzinę. To będzie chaotyczne zderzenie, którego wiele planet nie przetrwa. Zjawisko to zakończy się połączeniem dwóch galaktyk w jedną wielką. Na pocieszenie dodamy, że według naukowców do tej katastrofy dojdzie najwcześniej za 4 miliardy lat. Gdybyśmy chcieli złączyć dwa kawałki metalu, wiemy, że musimy doprowadzić oba do temperatury topnienia. W kosmosie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy je zwyczajnie zbliżyć. Proces ten nazywamy zimnym spawem i zachodzi w chwili zbliżania do siebie dwóch kawałków metalu. W takich warunkach tlenowe warstwy ochronne obu, które na Ziemi uniemożliwiają trwałe połączenie dwóch brył, zanikają. Z tego względu elektrony jednego kawałka swobodnie przechodzą na drugi i voilà! Właśnie złączyliśmy dwa kawałki metalu bez żadnego wysiłku. Do tej pory naukowcy twierdzili, że Ziemia jest jedyną planetą w Układzie Słonecznym charakteryzującą się aktywnością tektoniczną. To oznacza, że pod skorupą planety znajdują się przemieszczające się płyty tektoniczne. Zjawisko to powoduje wyzwolenie ciepła, które deformuje powierzchnię Ziemi, doprowadzając do jej stopniowego kurczenia się. Dziś wiemy, że podobne zjawisko zachodzi również na innych planetach. Merkury również się zmniejsza, co naukowcy odkryli w 2016 roku, kiedy to sonda Messenger obiegała planetę i wysłała na Ziemię garść ważnych danych. Wynika z nich, że na powierzchni Merkurego występują klifopodobne formacje skalne. A ponieważ są stosunkowo małe, wysnuto wniosek, że musiały powstać dość niedawno oraz że Merkury wciąż się zmniejsza mimo upływu 4,5 miliarda lat od momentu powstania Układu Słonecznego. Wielka czerwona plama Jowisza również ulega zmniejszaniu. Jest to gigantyczny sztorm, który od wielu stuleci szaleje na powierzchni planety. Ma czerwonawy kolor, lekko owalny kształt i ponad 16 tysięcy kilometrów średnicy. To wystarczy, żeby połknąć Ziemię w całości. W ciągu ostatnich kilku stuleci wielka czerwona plama się zmniejsza. Jest jednym z wielu sztormów o wysokim ciśnieniu zachodzących na powierzchni Jowisza ze względu na obecność tam licznych gazów. Ale sam fakt, że wielka czerwona plama maleje, nie oznacza, że wybuchnie w najbliższej przyszłości. Tak naprawdę robi się coraz większa. Czy słyszeliście o diamentowej gwieździe, która jest warta więcej niż wszystkie klejnoty na Ziemi? A może wiecie coś o migoczących gwiazdach o powierzchni zlitego żelaza? Przyjrzyjmy się tym dziwnym obiektom i spróbujmy zgłębić ich tajemnice. W konstelacji Centaura znajduje się gwiazda, która otrzymała przydomek Lucy in the Sky with Diamonds. Tak, została nazwana od piosenki Beatlesów, ponieważ w zasadzie jest jej odzwierciedleniem. Okazało się, że gwiazda ma w swoim jądrze masywny diament. Teraz pewnie zastanawiacie się, jak duży może być ten kamień. Cóż, szacuje się, że ma około 10 miliardów trylionów karatów.
to 1, po którym następują 34 zera. Aby umieścić to w odpowiedniej perspektywie, Hope Diamond, który jest jednym z największych diamentów na Ziemi, ma około 45,5 karata. Czy możecie sobie wyobrazić rozmiar pierścionka, w którym osadzono ten gwiezdny diament? Ma on mniej więcej taką samą masę jak nasze Słońce. Ale niech was zbytnio nie ekscytuje perspektywa posiadania tego klejnotu. Nawet gdybyście byli bogaci jak Jeff Bezos, nie byłoby was na niego stać. Według Ronalda Winstona, prezesa firmy Winston Incorporation, diament jest tak duży, że prawdopodobnie obniżyłby wartość całego rynku. Musicie się więc zadowolić znacznie mniejszym zaręczynowym pierścionkiem. Co ciekawe, gwiazda Lucy in the Sky with Diamonds jest niesamowicie gęsta. Ma taką masę jak Słońce, ale rozmiar zaledwie 1/3 średnicy Ziemi. To jak próba zmieszczenia słonia w pudełku po butach. A jednak pomimo swoich ogromnych rozmiarów jest całkiem chłodna, z temperaturą jądra wynoszącą tylko około 6,5 tysiąca stopni Celsjusza. Dla porównania, temperatura jądra naszego Słońca wynosi około 15 milionów stopni Celsjusza. Od czasu odkrycia Lucy in the Sky with Diamonds znaleziono kilka innych skrystalizowanych gwiazd, niektóre z diamentowymi sercami wielkości Ziemi. To tylko pokazuje, że wszechświat jest pełen niespodzianek i nigdy nie wiadomo, jakie skarby można znaleźć w ogromnej przestrzeni kosmosu. Nie jest to jedyna wyjątkowa gwiazda, którą odkryliśmy do tej pory. We wszechświecie jest wiele dziwnych, niewyjaśnionych rzeczy. Weźmy na przykład Wegę. Wega jest jasną gwiazdą znajdującą się w gwiazdozbiorze Lutni. To jedna z najjaśniejszych gwiazd na nocnym niebie. Łatwo widoczna gołym okiem z większości miejsc na świecie. Kiedy patrzymy na nią z północnej półkuli, wygląda jak piękna, jasna gwiazda, ale mało kto wie, że skrywa pewien sekret. Jest nieco zdeformowana. Wysoka prędkość obrotów powoduje, że Wega ma na równiku zgrubienie, coś w rodzaju kosmicznego brzuszka. Obraca się raz na 12,5 godziny, czyli dość szybko jak na gwiazdę, i wyrzuca materiał wokół swojego pasa. To prawie tak, jakby kręciła hula hop. Materiał ten znajduje się dalej od centrum gwiazdy, więc doświadcza mniejszej grawitacji, powodując jej ochłodzenie i sciemnienie, co prowadzi do efektu pociemnienia grawitacyjnego. Tak więc Wega jest w zasadzie najgorszym koszmarem kosmicznego trenera fitness. Chociaż z naszej perspektywy wciąż wygląda na okrągłą, ponieważ patrzymy na nią z ziemskiego bieguna. Jednak gdybyśmy widzieli ją pod innym kątem, otrzymalibyśmy zupełnie inny widok. Taki, który mógłby sprawić, że zaczęlibyśmy się zastanawiać, czy Wega nie przemyca za naszymi plecami kosmicznych pączków. Ale choć możemy żartować z jej równikowej talii, nie da się zaprzeczyć, że wciąż jest jedną z najjaśniejszych i najbardziej fascynujących gwiazd w naszej galaktyce. Ale jeśli chcielibyście czegoś naprawdę jasnego, to co powiecie na supernową? Supernowa to gigantyczne boom, które następuje, gdy gwiazda osiąga koniec swojego cyklu życia. To jak wielki finał pokazu fajerwerków, ale na kosmiczną skalę. W ciągu kilku sekund gwiazda uwalnia więcej energii, niż nasze Słońce wyprodukuje w ciągu całego swojego życia. I to właśnie stało się z kolejnym bohaterem naszego pokazu, czyli ciałem niebieskim o dziwnej nazwie IPFT14HLS. Ale jest pewien haczyk. To nie była przeciętna supernowa. Mimo że ta gwiazda wybuchła w 2014 roku i potem zaczęła gasnąć, ostatnio zrobiła nieoczekiwany powrót i rozjaśniła się po raz kolejny. To dopiero dramatyczny zwrot wydarzeń. A jakby tego było mało, ten dziwny obiekt przygasał i znów się rozświetlał jeszcze co najmniej 5 razy, trochę jak efekt jojo. Tak jakby gwiazda nie mogła się zdecydować, czy chce pozostać jasna, czy też zniknąć w otchłani. Ponadto, gdy naukowcy zmierzyli widmo supernowej, stwierdzili, że ewoluuje ona 10 razy wolniej niż w przypadku innych gwiazd. Może to supernowa, która chce po prostu nacieszyć się swoją chwilą sławy. Podsumowując, ten obiekt jest prawdziwą zagadką.
Jednak nie jest to jedyna gwiazda cierpiąca na syndrom 2 w 1. Na pierwszy rzut oka MY Camelopardalis wydaje się być dość zwyczajna, ale po bliższym przyjrzeniu się astronomowie doszli do wniosku, że tak naprawdę to dwie gwiazdy w jednej. Te dwie gwiazdy krążą wokół siebie z prędkością ponad 960 tysięcy km na godzinę. Jest to tak zwany kontaktowy układ podwójny, co oznacza, że gwiazdy znajdują się tak blisko siebie, że mają wspólną otoczkę. Innymi słowy, praktycznie się całują. Kosmiczni Romeo i Julia są jednymi z najbardziej masywnych gwiazd podwójnych, jakie znamy. Każda z nich ma odpowiednio 32 i 38 mas Słońca. Astronomowie uważają, że mogą one być na skraju gwiezdnej fuzji. Oznacza to, że pewnego dnia połączą się w jedną gigantyczną supergwiazdę. Kto by pomyślał, że kosmos może być tak romantyczny? A teraz kolejna długa nazwa. HD 14-02-83, znana również jako gwiazda Matuzalem. To małe ciało niebieskie w gwiazdozbiorze Wagi znajduje się tu od jakiegoś czasu. I mówiąc to, mam na myśli naprawdę długi czas. Właściwie naukowcy przypuszczali już od dawna, że Matuzalem może być starszy niż sam Wszechświat. To dopiero byłaby sensacja. Ale w końcu zorientowali się, że tak naprawdę Matuzalem ma około 14,8 miliarda lat, czyli jest rówieśnikiem naszego Wszechświata. To wciąż imponujące. Ta gwiazda jest tak stara, że pamięta, kiedy Droga Mleczna była tylko małą galaktyką. Ale pomimo tego wszystkiego, wciąż ma w sobie trochę życia. Właśnie zaczyna się rozrastać do czerwonego olbrzyma, co chyba oznacza coś w rodzaju ludzkiego kryzysu wieku średniego. A co powiecie na gwiazdę, która została nazwana przez naukowców gwiazdą WTF? Przynajmniej kiedyś tak było. Teraz nazywa się ją Tabby. Ma też bardziej naukową nazwę, ale jest trudna do zapamiętania. Ale to, co jest naprawdę dziwaczne w tej gwieździe, to jej nieregularne ściemnianie. Z jakiegoś powodu nie świeci jak normalna gwiazda, ale mruga, jakby ktoś włączał i wyłączał latarkę. I nie jest to tylko małe przyciemnienie. Mówimy tu o spadku natężenia światła nawet o 22%. Więc nie dzieje się tak dlatego, że czasami jest blokowana przez planetę czy coś podobnego. Naukowcy wymyślili wiele wyjaśnień dla tego dziwnego zachowania. Od komet, przez pył, aż po pozaziemską megastrukturę. Naprawdę. Zanim jednak wasza wyobraźnia zbytnio się rozbudzi, warto zauważyć, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest najzwyklejszy kosmiczny pył. Być może gwiazda jest otoczona przez jakiś rodzaj chmury pyłu i czasami uniemożliwia nam to jej wyraźne dostrzeżenie. To wytłumaczenie nie jest jeszcze w 100% potwierdzone, a gwiazda Tabby nadal skrywa mnóstwo tajemnic. Jedno jest pewne. Może być nieco dziwna, ale właśnie to czyni ją tak fascynującą. No i proszę, sami zobaczcie. Nie da się nie zachwycić niesamowitą różnorodnością i wyjątkowością kosmicznej przestrzeni. A jeszcze tak wiele zostało do odkrycia. Szukajmy więc dalej i podziwiajmy cuda Wszechświata.